Michał Nowak, zapraszam na sport. W meczu 1/32 finału Pucharu Polski piłkarki Hydrotraku Radom uległy Pogoni Szczecin i pożegnały się z tegoroczną edycją rozgrywek. Piłkarki Pogoni Szczecin przyjechały do Radomia już w piątek. W sobotę rywalizowały z Hydrotrakiem Radom w meczu Ekstraligi. Podopieczne Wojciecha Pawłowskiego odniosły wtedy pierwsze zwycięstwo w sezonie, wygrywając 3-0. Po tym spotkaniu szczecinianki nie wróciły do domów, a zostały w Radomiu, bo we wtorek rozegrany został mecz 1/32 finału Pucharu Polski pomiędzy drużynami z Radomia i Szczecina. Tym razem to Pogoń była lepsza. Do przerwy był remis 1-1. Rywalki jako pierwsze wyszły na prowadzenie, ale do remisu doprowadziła Federica Dallara z rzutu karnego. W drugiej części meczu przyjezdne zdobyły drugiego gola i wygrały 2-1. Hydrotrak odpadł więc z rozgrywek Pucharu Polski. Polski Związek Piłki Nożnej przedstawił szczegółowe terminy meczów 1/8 finału Pucharu Polski. Radomiak zagra 10 listopada. Pojedynki 1/8 finału Pucharu Polski rozpoczną się we wtorek 8 listopada. Radomiak w tej fazie zagra dwa dni później, w czwartek 10 listopada. Mecz odbędzie się o nietypowej porze, bo rozpocznie się w samo południe. Rywalem Zielonych będzie Lechia Zielona Góra, a mecz odbędzie się na terenie trzecioligowca. W tej fazie rozgrywek odbędzie się 8 pojedynków. Zwycięzcy awansują do ćwierćfinału. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.